Dzisiaj zakończymy nasz cały cykl życia z wiarą. Chciałbym, żebyście te rzeczy studiowali. Wiara będzie wam towarzyszyć do końca dni na ziemi, do ostatnich dni. Do ostatnich dni. Z wiarą się rozstaniecie, kiedy odejdziecie z tej ziemi. No bo jak odejdziecie z tej ziemi, to będziecie już widzieć Boga. Tak to nazwijmy. Nie będzie trzeba w Niego wierzyć. Będziecie w Jego obecności w sposób zupełnie inny niż dzisiaj jesteśmy wszyscy. Ale dzisiaj mamy wiarę. I choćbyśmy nic więcej nie mieli, to wiara jest wystarczająca. Rozumiecie? Za pomocą wiary. Kiedyś pamiętam, siedziałem w więzieniu na Mokotowie i taki wychodził człowiek stamtąd. Znaczy miał niebawem wyjść. I on mówi tak. Siedzi i ględzi coś tam. Co ja zrobię? Gdzie ja pójdę? Ja mówię, no jak to wyjdziesz z więzienia? No to nie cieszysz się, że ty z więzienia wyjdziesz, siedzisz w więzieniu. To będziesz się cieszyć, że z więzienia wyjdziesz, a nie siedzisz tutaj i już się zastanawiasz, co ty będziesz robił, gdzie ty pójdziesz, co ty tam, jak, gdzie ty będziesz mieszkał. Mówię, co, dlaczego ty tak myślisz, nie? No on do mnie mówi tak, a ty co, taki mądry jesteś? Ja mówię, no jestem mądry, ja wtedy wiedziałem, że jestem mądry. Mówię, jestem mądry. A co ty byś zrobił, jakbyś nic nie miał, nikogo byś nie miał? Wyszedłbyś z tego więzienia. Ja mówię, wyszedłbym z tego więzienia i poszedłbym, mówię, w lewo. Tą Rakowiecką. Dlaczego poszedłbym w lewo? Bo ja wiem, że tam jest osiedle. Jak pójdzie się w lewo. I tam, mówię, bym poszedł na to osiedle i usiadłbym tam na ławce. I siedziałbym na tej ławce, na tym osiedlu, tam za więzieniem i bym się modlił w innych językach. To bym zrobił, gdybym nie miał nikogo i nic. I na pewno, wstając z tej ławki, wiedziałbym, jaki mam zrobić następny krok. Ktoś na mnie patrzy. A to wierzący był człowiek. Ja mówię, ja bym tak zrobił, poszedłbym w lewo. Taki plan bym miał. Mówię, już teraz uczciwie bierzemy tą całą abstrakcję, którą tutaj mi mówisz, prawda? I sobie pójdę w lewo, usiądę tam na ławce, bo wiem, że jest ławka, będę się modlił w innych językach, następnie wstanę z ławki i będę znał następny mój krok życiowy. Nie znam go teraz, bo nie muszę. Na tym polega wiara. Wiesz, o co chodzi? Bo czy ja mam kogoś, czy nie mam, czy mam gdzie się udać, czy nie, to jestem z Bogiem przez cały czas, tu, tam, wszędzie. Jeśli Bóg mi daje tu rozwiązania, da mi rozwiązanie na tej ławce. Wierzę w tego samego Boga. Czy jestem w Polsce, za granicą, w takiej sytuacji, w innej, po prostu bym się połączył z centralą. Rozumiesz? Przez wiarę bym się połączył z centralą. Taką rzecz bym zrobił. Na pewno bym nie siedział i nie kombinował, co pójdę, gdzie pójdę, jak pójdę, do kogo pójdę. Nie. Ja bym tak zrobił. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, dusza moja nie będzie miała w nim upodobania. Żyć będzie do końca z wiary sprawiedliwe. Ustawicznie będzie żyć z wiary sprawiedliwe. Bez przerwy będzie żyć z wiary sprawiedliwe. W sytuacjach trudnych i łatwych. Sytuacja, kiedy jest takie napięcie emocjonalne i kiedy jest spokojnie w ogóle, rozumiesz, jak nad wodą podczas łowienia ryb, choć nigdy nie łowiłem. Przeczytam wam taki fragment z Ewangelii Mateusza, 9 rozdział, od 27 do 31. A gdy Jezus chodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc, zmiłuj się nad nami, synu Dawida. A gdy wszedł do domu, przyszli do niego ci ślepi i rzekł im Jezus, czy wierzycie, że mogę to uczynić? Rzekli mu, tak jest, Panie.
Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niechaj się wam stanie. I otworzyły się ich oczy. A oni wyszedłszy, rozgłaszali imię Jego po całej okolicy. Chcę, żebyśmy na tę chwilę zostali. Widzimy Jezusa, że idzie, wychodzi sobie skądś i idą za Nim dwaj ślepi. Pytanie pierwsze. Czy to, że szli za Jezusem, spowodowało, że przestali być ślepymi? A więc można iść za Bogiem i dalej trwać w problemie. I dalej mieć problem. Szli za Nim dwaj ślepi, wołając. Czy można krzyczeć do Boga w wielkim bólu życiowym i nadal nie mieć rozwiązanych problemów? Można. Dalej byli ślepi, mimo że szli za Nim i wołali. Mówili też: zmiłuj się nad nami, synu Dawida. Wiedzieli, że jest Mesjaszem. Wiedzieli, że jest Mesjaszem. Wiedzieli, że On może ich uratować. Rozumiecie? Że On może ich uratować. Oni to wiedzieli. Czyli wiedzą, kim jest i wiedzą, że może ich uratować. I nadal są jacy? Ślepi. Czyli można znać Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I można być przepełnionym informacją o tym, że Bóg może zrobić różne rzeczy i nadal być w problemie. Zgadza się? A gdy wszedł do domu, przyszli do Niego ci ślepi. Weszli do domu do Jezusa. To nie były domy po 60 metrów kwadratowych nawet. To była mała izba. Może 16 metrów, 4 na 4. Jesteś na przestrzeni 16 metrów kwadratowych z Jezusem, którego znasz jako Pana i Zbawiciela. Jesteś u Niego w domu. Ale nadal są ślepi. Są w domu u Jezusa. Czują Jego zapach. Mogą Go dotknąć. Rozumiecie? A nadal są ślepi. Czy można zatem doświadczać obecności Bożej w różnoraki sposób i nadal trwać w swoim problemie? Można. Można. Rozumiecie? I rzekł im Jezus: czy wierzycie, że mogę to uczynić? Nie czy wiecie, bo oni wiedzą. On pyta: czy wierzycie? W co mają uwierzyć? Że mogę, czyli że On posiada moc. Czyli oni muszą uwierzyć w to, że On może. I co dalej? To, czyli tą konkretną rzecz. Ludzie często mówią: ja wierzę, że Bóg wszystko może. Ja mówię: ja się nie pytam o to. Ja się pytam, czy ty wierzysz, że Bóg to może. To. Ja się nie pytam, czy ty wierzysz w to, że Bóg może zmienić wszystko, tylko czy ty wierzysz w to, że Bóg może zmienić kurczaka w stek, który leży u ciebie na stole. Czy ty w to wierzysz? W to! Pytanie Boga jest takie: czy wierzycie, że mogę to uczynić? Tą konkretną rzecz. Czy w to wierzycie?
Czy jesteście tego pewni? W 100%. I oni mówią: tak jest, Panie. Taka odpowiedź. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niechaj się wam stanie. Kiedy następuje dotyk Boga? Kiedy jest uruchomiona wiara? Kiedy następuje dotyk Boga? Kiedy jest uruchomiona wiara? Kiedy Bóg dotyka? Kiedy wierzysz? Zawsze gdzieś musi być wiara. Zawsze. Nawet jeśli modlę się o niewierzącego człowieka, to tam zachodzi reakcja wiary. Nie tylko mojej wiary, ale również jego wiary. On tej wiary nie nazywa, on tej wiary nie parafrazuje, ale on właśnie do ciebie przyszedł. Czyli on wierzy, że ty, bo on nie zna Boga, bo ty stoisz teraz w miejscu Boga, że ty możesz to uczynić. Schemat stary jak grzech. Rozumiecie? Cały czas ten sam schemat. Wszędzie i zawsze. Czy wierzycie, że mogę wam to uczynić? Tak jest, Panie. I następuje dotyk. I w wyniku tego dotyku uwolniona jest co? Moc. Kiedy przychodzi moc? W wyniku uwolnienia wiary. Moc się uwalnia, ponieważ wiara się uwalnia. To jest prawo. To prawo. No, rozumiecie? Nie ma wiary, nie ma mocy. Można sobie iść za Jezusem, można do Niego krzyczeć, można mówić: zmiłuj się nad nami. Wszystko można. Można Go błagać. Już dłużej nie mogę w tym grzechu trwać. Już nie mogę w tej patologii. Diabeł mnie dojeżdża jak purą sukię. Leżę i kwiczę. Już nie mogę, już nie mogę, już nie mogę. Wstajesz z modlitwy, idziesz robić dalej to samo. Rozumiesz? Wchodzisz w namaszczenie. Bardzo silne namaszczenie. Ludzie są uzdrawiani, uwalniani. Padasz pod mocą. Nie wiadomo, co się w ogóle dzieje. Człowieku, wszystko lata, wszystko lata. Rozumiesz? Wracasz. Heja, z powrotem to samo. Siedzisz z powrotem w kanale. Hegel fajnie usługiwał. On podchodził i mówił tak. Wyrzucił demony z człowieka. I mówi tak: posłuchaj. Jest 14. Ja mam usługę do 16. Od 16 mnie tu nie będzie. Demony wrócą. Bo one się mnie boją, nie ciebie. Jakby się ciebie bały, to by w tobie nie siedziały. To jest bardzo proste. Rozumiesz? Jeżeli miałeś demona w swoim życiu, to dlatego, że się ciebie nie bał. Wkręcił cię i w tobie siedział. Bo jakby się ciebie bał, to by w tobie nie siedział. To jest bardzo proste. Hegena się bały, tak im kazał wychodzić, to wychodzimy. Ale Hegen to 16 pracował. Po 16 człowiek zostawał sam. Demony stały za winklem. Rozumiesz? Poszedł. Kenneth. Poszedł. Wracamy. Mieszkanie oczyszczone, uprzątnięte. Facet się już cieszy, 2 godziny jest w 7 niebie. Człowieku, rozumiesz, o co chodzi? Szczęśliwy, już wszystkim powiedział, że jest uwolniony, już obleciał cały kościół, powiedział: halleluja, jestem wolny, już nic mnie nie rusza, ha, 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 ha. Człowieku, 16. Skąd ja to znam? Bo 20 lat z Bogiem chodzę, to znam. Bo to widzę. Widzę to. A potem się ściemnia. Wiesz, jaki to był atak? Nie jaki atak, tylko stare, normalne demony wróciły do ciebie, bo Kenneth pracował do 16. Od 14 do 16 byłeś w niebie, znowu teraz jesteś w piekle. Dlaczego? Bo nie wierzysz! Bo nie wierzysz! Bo się oparłeś na jego wierze i uwolniłeś kran swojej w niego. Uwierzyłeś w jego wiarę. I dobrze, i ci na trochę było lepiej. Ale potem jest z powrotem Kongo.
Ale jak wierzysz, to wokół ciebie powstaje potężne pole elektromagnetyczne. I demon jak chce się zbliżyć, to... Rozumiesz? Rękat Borkie mówi tak, na mnie mówi wszyscy czarownicy mogą położyć ręce i się o mnie modlić. Szamani czarownicy, mnie to nie przeszkadza. Bo we mnie jest taki ogień, mówi, że każdy demon się popatrzy. Rozumiesz? No on w to wierzy. Jego to nie ruszało, że tam przekleństwa na niego rzucali w Afryce. Rozumie, że tam różne rzeczy robili. To ten moment, co ty? Na mnie każdy mówi, może czarownik ręce położyć. Mnie to nie ruszy. Bo on chodził w wierze. Kiedy dwóch ślepych jest uzdrowionych? Wtedy, kiedy uwierzyli, że Jezus mógł im to uczynić. Nasza wiara to nasza największa broń. Nie mamy większej broni na tej ziemi. Nie posiadamy większego oręża. Nie mamy nic więcej. Bez tej wiary jesteśmy nadzy, goli, bezradni. Jesteśmy zdani na zewnętrzne działania mocy, wynikające z działań innych wierzących ludzi. Rozumiecie? W taki czy w inny sposób. Na poziomie modlitw, na poziomie spotkań, czegoś innego, nieważne czego. Ale jesteśmy uwieszeni na innych ludziach. Rozumiecie, o czym mówię? A nie na tym ma polegać nasze chodzenie z Bogiem. Musimy być wolni jak dzik na zakręcie. Rozumiecie? Tak chodzić w wierze. Naszej osobistej wierze, którą rozwalimy każdą moc ciemności. I chcę zamknąć ten cykl takimi fundamentalnymi prawdami o wierze w pigułce, żebyśmy mieli te rzeczy w sobie ułożone, zapieczętowane, zamknięte. A więc musisz przebywać z Bogiem. Po pierwsze, nie przebywasz z Bogiem, wiara twoja nie będzie rosła. Trzeba przebywać z autorem wiary. Autorem wiary jest Bóg. Nie przebywasz z Bogiem, wiara twoja nie będzie rosła. Twoja wiara będzie rosła w sposób wprost proporcjonalny do twojego przebywania z Bogiem. Po drugie, musisz poznać objawione w osobie Jezusa prawdy Boże. Jesteś zobowiązany, aby życie Jezusa było w twojej głowie wykute na blachę. Musisz wiedzieć, co Jezus myślał, jakie miał koncepcje, jakie miał w ogóle plany, dążenia, co czuł. Wszystko musisz wiedzieć. Nie wiesz, jesteś nieuzbrojony. Rozumiesz? Ponieważ Jezus jest fundamentalną prawdą. Rozumiesz? Fundamentalna prawda. Wszystko, co się różni od koncepcji Jezusa, od Jego odczuć, to jest kłamstwo. Nie ma znaczenia, jak to ładnie brzmi i skąd to się wzięło. Czy przez wizję, czy przez sen, czy przez telewizor, czy książkę, czy Biblię, to nie ma znaczenia, jak to tam wlazło. Rozumiesz? Ludzie myślą, że jak mieli objawienie, to jest od Boga. Ja wiem, że ty jesteś poważny, że objawienie to od Boga. Dlaczego? Skąd ten pomysł, jak jest objawienie, to od Boga? Co to w ogóle za pomysł jest? A skąd mają w ogóle okultyści objawienia? W takim razie. A mają takie objawienia, że się w pale nie mieści. No. Skąd oni mają? Tak on się nazywał ten na 500 lat temu, żył ten Nostradamus. Skąd on miał? Człowieku. Od Boga? Skąd Boga nie powąchał? Człowieku. Ja tutaj na warsztatach proroczych ja to rozwijałem na samym początku. Mówię, nie ma, że objawienia to od Boga. I niekoniecznie też od diabła, bo to nie o to chodzi. Bo ludzie mówią, Bóg, diabeł, nic więcej nie ma. To jest bzdura. To jest duchowa rzeczywistość,
w której my się poruszamy. My stamtąd przyjmujemy rzeczy. Jak jesteśmy nieświadomi, to teraz wpływa w ogóle jak deszcz. I potem jesteśmy pełni objawień. Mamy takie objawienia człowieku, że się w głowie nie myśli. Bo widziałem to, widziałem tamto, ja teraz jestem, że to widziałeś. Musisz poznawać objawione w osobie Jezusa prawdy Boże. Po trzecie, musisz poznawać zebrane w Biblii prawdy i obietnice Boże. Po to jest Biblia. Poznawaj prawdy Boże w Biblii, które są. Tam nie są same prawdy. Tam jest wiele prawd Bożych. Tam są też obietnice spisane. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jak coś zostało już tam spisane i to się zalicza do kategorii prawd Bożych lub obietnic Bożych, to to są rzeczy stałe. No. Ja zawsze mówię, nie potrzeba szukać objawienia, jak coś zostało napisane. Ja nie rozumiem, mówię, ludzie, my tak, jesteśmy tak zwanymi biblijnymi chrześcijanami, tak? Ja mówię, dobrze, czytamy tę Biblię, czy też jest jakaś prawda? Jasna, klarowna prawda, zasada Boża. I człowiek czyta tą zasadę i mówi tak, teraz czekam na objawienie. Ja mówię, ale po co? Przecież masz to napisane to. Ale jeszcze rema musi być. Srema. Wiesz, co to jest rema? Czytasz? Zrób se remę. Powiedziałem, jak się robi remę z objawienia Bożego w Biblii? Bierzesz, bo rema to jest wypowiedziane słowo Boga do twojego ducha. Tak? Amen. Zgadzacie się? Przeciwna logosu. Tak? Bierzesz sobie ów logos, tak? Który tu masz i czytasz. Tak. Na chorych ręce kłaść będziecie, a oni wyzdrowieni. Tak? I teraz co robisz? Zamykasz i myślisz tak. Remę produkujesz. Bo w miejscu Chrystusa sprawujesz poselstwo. Rozumiesz? Jesteś w myśli Chrystusowej. Jesteś w prawidłowym miejscu. A więc teraz co robisz? Sam mówisz i sam słuchasz. Na chorych ręce kłaść będę i oni wyzdrowieją. I powiedz to 100 razy. Tak ci rema się załaduje. Rozumiesz, o co chodzi? Że to ci się będzie po rotach śnić. I nie będziesz nic więcej potrzebował. Ale jak będziesz siedział z nosem w tym wersecie i będziesz się zastanawiał, rozumiesz, czy ja na pewno mam, czy ja, a czy to już, a czy to na wszystkich, a czy to tak? Rozumiesz, o co chodzi? Bo rema, to duch lęku, jaka rema. Siedzisz, masz relację z demonem lęku. Masz napisane, na chorych ręce kłaść będziesz, a oni wyzdrowieją. Amen, amen. Powiedz ze 100 razy, głowa się przepełni. Rozumiesz, o co chodzi? Wiara wzrośnie, dziękuję bardzo. Czy to jest prostsze człowieku, ja nie wiem, niż mielenie mąki. No rozumiesz, o co mi mówię? Czy to szukasz? Jak nie ma czegoś, to szukasz. Czekasz, to ci Pan powie. Ale jak jest napisane, to Panie potwierdź. Runiści, runo kładą. Jak krzesło będzie stało bokiem? Jak będę szedł czytać Biblię, to znaczy, że to od Pana. Jak nie, to nie. Wiesz, o co chodzi? Runiści, naczytali się o runach. Zapomnieli, że tu nowe przymierze, że tu nie ma runa teraz. Się runa nie kładzie. Bo to jest grzech. Grzech. To ten sam grzech, co grzebanie w Biblii i na hipiu trafił. Pan mi powiedział. I czasy mówią, trafiłem, a ja miałem, że trafiłem. Ja mówię, człowieku, no trafiłeś. A to się nazywa, wiesz jak? Rachunek prawdopodobieństwa. A nie objawienie. No trafiłeś, nie trafić. Raz trafisz, raz nie trafisz. Raz odkręcisz i wstawiasz, to się skończyło. Skończyła się ten. Księga się skończyła i te w puste tam trafisz. Rozumiesz, o co chodzi? A raz trafisz. A to nie jest Bóg. To nie Bóg. To rachunek prawdopodobieństwa. To nie Bóg. Ale ja to zrobiłem i tak było. Ja mówię, bo to siła sugestii. Duchowe placebo. Rozumiesz? Myślenie życzeniowe. To psychologia o tym mówi. Rozumiecie? Ale my jako chrześcijanie wszystko jesteśmy w stanie złożyć do kupy. Nie! Nie po to jest Biblia. Szukamy prawd Bożych. Tak? I obietnic Bożych. A potem bierzemy, bo mówię, to ty tak powiedziałeś. Ja do Boga tak mówię, to ty powiedziałeś.
Ja w to teraz wierzę, a twoim obowiązkiem jest to zrealizować. Po czwarte, wiarę swoją lokujesz tylko, podkreślam, tylko w objawionych Bożych prawdach i obietnicach. Wierzysz tylko Jego Słowu. Nie lokujesz swojej wiary w czymś innym. Często ktoś mówi, ja w to wierzę. Ja mówię, jakie masz na to słowo? A mówi, no nie mam, tak mi Pan powiedział. Ja mówię, ale co ci Pan powiedział? Bo wszystko, Pan wszystko nam mówi. Nam, odrodzonym z Bożego Ducha, charyzmatyką, ciągle my Pana słyszymy. Nie wiem, czy wy zauważyliście. Taką mam, taką przywarę mam. Kiedy się z tego rozliczymy przed Bogiem? Naprawdę. Bo to nie tylko z każdego słowa, które wypowiedzieliśmy, my zdamy sprawę. Ale z każdego słowa, które uznaliśmy, że to Boże, też zdamy sprawę. Nas dobrze osądzą. Tylko lokujemy naszą wiarę na Bożych prawdach objawionych i na obietnicach Bożych, na niczym więcej. Nie mamy na coś, na jakiejś argumentacji Bożej, nie lokujemy naszej wiary. Rozumiecie? Nie lokujemy naszej wiary. A powiem więcej, niech każda sprawa opiera się na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Bo inaczej to bierzemy słowo, które mówi wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie i zaczynamy wierzyć o to, że zjemy lunch na Marsie. A to bzdura. Nie zjesz lunch na Marsie. I tyle. Rozumiesz? Po piąte, ponieważ Bóg jest doświadczalny, Bóg jest doświadczany jedynie jako Bóg łaski. Nie mamy innego Boga i nie wierzymy w innego Boga. My wierzymy w łaskę. My nie wierzymy w innego Boga. Dla nas nie ma innego Boga. Dla nas nie ma innej formuły Bożej. Dla nas Bóg jest doświadczalny jedynie jako Bóg łaski. A więc wierzymy w łaskę, czyli niezasłużoną Bożą przychylność dla nas i Bożą zdolność w nas. W to wierzymy, na tym lokujemy naszą wiarę. Ponieważ charakterem Boga jest jedynie miłość, a miłość nie szuka swego, więc wierzysz, że Bóg chce dla ciebie wszystkiego, co objawił przez swoje prawdy i obietnice. Bóg jest miłością, amen. Miłość nie szuka swego. Amen. Więc Bóg nie szuka swego. Amen. Więc jeśli Bóg nie szuka swego, to czyjego szuka? Twojego. A więc jeśli Bóg szuka twojego, to wszystkie prawdy Boże i obietnice, tak? Mają dla ciebie swoje co? Tak. A więc na nich możemy budować jako na silnych argumentach. Nie zastanawiamy się, czy to dla mnie. Bo Bóg powiedział, ja w to wierzę, a więc to dla mnie. Bo to miłość powiedziała. Miłość szuka mojego. Przez cały czas. Miłość szuka mojego. Ponieważ Bóg mówi, a Jego głównym głosem są twoje pragnienia zgodne z Bożymi prawdami i obietnicami, więc wierzysz w swoje pragnienia. Gdzie wierzymy? W swoje pragnienia. Jakie pragnienia? Oczyszczone. Czyli pragnienia zgodne z Bożymi objawieniami, z objawionymi Bożymi prawdami i z Bożymi obietnicami. Wszystkie inne pragnienia wyrzucamy, bo reszta pragnień szajs. Rozumiecie? Ale wierzymy w pragnienia. Twoje pragnienia musisz wierzyć. Weryfikujesz je, przecedzasz, oczyszczasz, a następnie stawiasz na nich potężną warownię wiary. Ponieważ Bóg mówi precyzyjnie, a szczytem Jego precyzyjnego przykazu jest wewnętrzne przekonanie co do
Twoich pragnień, więc wierzysz Twoim przekonaniom. W co Ty wierzysz? Wierzysz w pragnienia i słuchasz uważnie, czy jesteś przekonany w danej chwili do tego, aby te pragnienia realizować. Po prostu. Rozumiesz? Wewnętrzne przekonanie. Pragnienia równa się chcenia wszystkie, bo chcę, żebyście pragnienia nie określali tylko jako te wielkie, potężne marzenia i tak dalej. Tylko wszelkiego rodzaju chcenie to jest pragnienie. Chcę lub nie chcę. Jak chcę, to znaczy pragnę, jak nie chcę, to znaczy nie pragnę. A więc teraz ja w mojej codzienności, tak, przyglądam się temu, czy jestem przekonany co do określonego chcenia. Krótko powiedziawszy, czy jestem pewny, że czegoś chcę? Te chcę jest zgodne z prawdami Bożymi obietnicami, a więc teraz śmialutko mogę sobie wierzyć w to, czego ja dzisiaj chcę. Rozumiem? Doprowadzenie się do takiego miejsca jest fenomenalną rzeczą, ponieważ bardzo łatwo się żyje. Wstaję rano i wiem, czego chcę. Nie martwię się, że jest to niezgodne z prawdami Bożymi, bo dawno to przerobiłem, wyczyściłem się, non-stop przebywam w Bożej obecności, znam Jezusa, tak? Jestem świadomy, jak Jezus funkcjonował, jakie miał pragnienia, cele, dążenia, odczucia. Znam prawdy Boże, znam obietnice Boże, a więc mam jasne, klarowne i oczyszczone pragnienia. I teraz sobie wstaję i patrzę, czy jestem pewny, że tego chcę, a może tamtego chcę. I lokuję tam swoją wiarę. I się nie zastanawiam już. Już nie obmadlam sytuacji. Rozumiesz? Po prostu wstaję i tego chcę. Ktoś mówi, czego? Zrobię tego. Gdzie chcesz pójść? Tam. Co chcesz zrobić? Tamto. Jaki plan na jutro? Taki. A to nie modlisz się o to? Nie. A czemu mam się o to modlić? Przecież to dawno ułożone jest za mnie. Rozumiecie? To dawno ułożone. O co się tu modlić? Co załatwiło? Kiedyś miałem takie coś, że sprawdzałem sam siebie mózgo. Na przykład policzyłem coś. Liczyłem jakąś rzecz, policzyłem ją. W kalkulatorze potem przeliczyłem. No i to było policzone. Na przykład za dwa dni podchodziłem do tej kartki, która tam leżała i nie miałem pewności takiej pewności, emocjonalnej pewności, czy ja dobrze to policzyłem. Zaczynałem drugi raz to liczyć. I kiedyś pamiętam, na takim incydencie grzesznym złapał mnie Bóg. I kiedy po raz któryś coś takiego zrobiłem, liczyłem, Duch Święty do mnie mówi, co robisz? Ja mówię, sprawdzam. A Duch Święty mówi, musisz wierzyć w to, że dwa dni temu policzyłeś to prawidłowo. Nie podważaj tego. Nie podważaj siebie. Jak będziesz się podważał, to będą przychodziły demony niepewności do ciebie. Nie podważaj siebie. Zrób coś profesjonalnie, postaw kropkę na końcu, zamknij temat, nie wracaj. Nie obmadlaj tego, nie rób dodatkowych wyznań. Odsuń się od tego. Dlatego napisano. Uwierzył i odszedł. A rozumiecie? Uwierzył i odszedł. I potem te rzeczy są w nas poukładane. I wstajemy rano i my wiemy, czego chcemy. I się nie zastanawiamy, to z Boga, to nie z Boga, bo to dawno już matryca ustawiona. A więc wierzymy w wewnętrzne przekonanie. Dziewiąta rzecz. Ponieważ wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz, więc musisz spodziewać się realizacji tego, w co wierzysz. No przecież, jeśli wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz, to jeżeli ty w coś wierzysz, to oznacza, że masz się spodziewać, że to się na pewno wydarzy. A nie mówić wierzę, że to się wydarzy i po cichutku sobie powątpiewać w swojej głowie. A jakby to się nie udało, to tam, no dobra, to tamtędy zrobię, to jeszcze takie coś przyjdę, to jeszcze takie coś. Nie.
Wiara to pewność tego, czego się spodziewasz. Więc jeśli o coś wierzysz, to znaczy, że masz się spodziewać tego, że to się stanie. Niczego innego nie możesz się spodziewać. Rozumiesz? Żadnej innej alternatywy. Wszystkie inne mosty spalone. Tego się spodziewam. Na to czekam. Tej rzeczy chcę. Przychodzi jakaś inna podobna woda. Tej rzeczy chcę. Tej rzeczy chcę. Tej rzeczy chcę. Rozumiesz? Ludzie się modlą o pracę za 5000. Modli się człowiek o pracę za 5000. Modli się, modli, modli. Przychodzi praca za 3,5. I on mówi, o, Pan odpowiedział. Jaki Pan? Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Spodziewasz się 5000? No. A. Nie mów, że wierzysz. Bo jeśli wierzysz, to spodziewasz się 5000. Nie przyjmiesz nic poniżej 5000. Ktoś powie, to jest nienormalne. Ale to działa. No to jest to. Jak powiesz, Boże, chciałbym pracę między 3,5 a 5. Takie widełki. Na tyle nie stać, Panie Boże, Bóg to honoruje. Bóg to honoruje, to będziesz miał między 3,5 a 5. I to już wszystko jest zależne od tego, ile diabeł ci ukradnie. Bo diabeł, teraz dałeś w tego rodzaju systemie, dajesz prawo diabłu, rozumiesz? Okraść cię w tych widełkach. Czyli 1500 może cię zabrać, jest wszystko w porządku, nie? Może 1200, 1400, 900, różnie. Ale dałeś mu to pozwolenie, ok, normalnie, jest wszystko w porządku i ty zarobisz i on zarobi, rozumiesz, o co chodzi? Jest ok. Ale jak nie dajesz widełek, to jest 5000 i spodziewasz się 5000. Spodziewasz się 5000, ani grosza mniej. Rozumiesz? Jest za pracę za 3500, to już nie dziękuję. Nie. Kartofle będę jadł. Surowe. Rozumiesz? Ale idę po pracę za 5000. A jak nie, to sobie wiesz między 3,5 a 5. Albo między 2,5 a 5. To jest wszystko twoja wiara. Ale wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Czyli ona zachodzi wtedy, jeśli się danej rzeczy będziesz spodziewał. Czyli co oczekiwał na tą rzecz, a nie na inną rzecz. Czyli kiedy o coś wierzysz, to oczekujesz tego, rozumiesz, o co wierzysz. Ponieważ wiara jest pewnością, więc wszelki brak pewności uznajesz za niedowiarstwo. Nie ma pewności, to znaczy, że nie wierzysz i uznajesz taką rzecz. I przychodzisz do Boga i mówisz, Boże, nie wierzę w tym temacie, dalej będę w ogóle przebywał w Twojej obecności, zgłębiał Twoje słowo. Ale kiedy nie ma pewności, nie zachodzi wiara, bo wiara jest pewnością. Wiecie, co jest z pewności? Że ktoś chce z Tobą porozmawiać o tym i mówi, no wiesz, ale w tej sprawie, a Ty mówisz, nie, w tej sprawie nie ma nic innego niż to, co ja założyłem. Nic! Ale nie byłeś taki pewien. Diable. Szatanie podstępne. Co to znaczy, nie byłeś taki pewien? Właśnie będę pewien. O, już nie jeden na pewności się przejechał. Ja na znowu dostaję takie informacje. Czy taki pewny jesteś? Ja mówię, bo wierzący jestem. Jestem pewny, bo jestem wierzący. Jakby był niepewny, to był niewierzący. Bo wiara jest pewnością. A niewiara jest niepewnością. Rozumiecie? 11 rzecz. Do wszelkiego niedowiarstwa podchodzisz jak do grzechu i diabła. I traktujesz je zgodnie z tym, na co zasługują. Niedowiarstwo to grzech. Za niedowiarstwem stoi diabeł. A więc nie lekceważysz sobie, o taki mam dzisiaj zachwianie, wierzę, to nic się nie dzieje, jutro będzie lepiej, jutro będzie futro. Rozumiesz? Nie będzie lepiej, będzie gorzej.
Natychmiast musisz się rozprawić z tym grzechem. Natychmiast musisz spokutować. Natychmiast musisz go zgromić. Ponieważ wiara jest przeświadczeniem o tym, czego się nie widzi, więc oczekujesz od wiary, więc nie oczekujesz od wiary oglądania jej efektów. Bardzo ważna sprawa dla wierzących ludzi. Ludzie mówią tak, czekam na efekt. Ja mówię, co to znaczy? No wiesz, czekam na efekt. Ja mówię, ale efekt masz wpisany w twoją wiarę. No ale wiesz, jak to się zrealizuje, ja mówię, wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Nie widzisz? No nie widzę efektu. Wierzysz? Jesteś pewny, że masz tą rzecz? No tak. To wyluzuj, odepchnij to. Zamknij temat. Zajmij się czymś innym. W piłkę zagraj. Rozumiesz? Budyń zjedz, cokolwiek. Co ty mi mówisz? Ja taką wielką rzecz wierzę. Czego się denerwujesz? No właśnie nie wiem, czy wierzysz. Jesteś strasznie najarany na efekt. A wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Czego nie widać. Zamykasz oczy. I tak sobie żyjesz. Nie widać. Nie widać. Tam, gdzie coś widać, nie zachodzi wiara. A mówimy tu o wierze. A więc kiedy wierzysz, to nie skupiasz się na efekcie. Ty mówisz, mam efekt. Amen. Ten efekt na pewno nastąpi. Nie będę o tym efekcie nawet rozmyślał za dużo już. Odpuszczam temat. Wyluzowuję. A powiedzieć wam coś na marginesie? Prawdziwa wiara będzie powodowała to, że kiedy będzie zachodzić, to będziecie mogli odpoczywać. Prawdziwa wiara eliminuje spięcie wewnętrzne. Jak jesteś spięty jak agrafka w środku, to jest znak zapytania o to, czy ty wierzysz. Rozumiesz? Bo skoro wiara jest pewnością tego, czego nie widać, czyli masz wywalony na efekt. W ogóle nie obchodzi cię efekt. Ty jesteś pewny, że ten efekt jest i musi się zamanifestować. Musi! Inaczej Bóg by nie był Bogiem. A więc olewasz temat, odsuwasz temat i jesteś jaki? Wyluzowany. O Hegelie mówili, że jest nienormalny. Mówili, to jest nienormalny pastor. On się nie przejmuje. On się nie denerwuje. On się nie martwi żoną, dziećmi, kościołem, służbą. On nie jest w ogóle w napięciu. Ktoś mówi, ale numer. Co ma w środku? Jak to co ma? Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, to się tak nazywa. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, w przełożeniu na nasze słownictwo, oznacza absolutny brak stresu. Rozumiesz? Absolutny brak stresu. Absolutny. Dlatego można żyć z dnia na dzień. Można żyć od posiłku do posiłku. Można to robić. Ja wiem, że to jest rzecz niemożliwa, ale ja naprawdę życzę ludziom, wielu ludziom, żeby mogli, byli w stanie mi zajmować, jak ktoś chce, to się o to pomodli w ogóle. Masz taką wiarę, że pomód, żeby zobaczyć, jak ja mam w głowie. Naprawdę. Jak będziesz ze mną rozmawiał o gwoździu, to ja będę z tobą rozmawiał o gwoździu i naprawdę będę sobie go wyobrażał, będę o nim myślał, ani w jednej chwili nie będę dalej niż ten gwóźdź. Nie będę myślał o żadnych ważnych sprawach, bo ja nie mam ważnych spraw.
głowie ich nie mam, nie posiadam w głowie ważnych spraw, nie mam takiego modułu odpowiedzialnego, takiego kawałka mózgu za te ważne sprawy, takie, bo ludzie mają ważne, mniej ważne, takie, 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 a na końcu mają luz, taki mały element na końcu i tam oni się wyluzowują, proszę ciebie, raz w roku. Rozumiesz? A poza tym to oni żyją w potężnym napięciu i mówią, pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, jest we mnie. Ja mówię, nie, no nie jest w tobie. No nie w tobie. Znaczy jest w twoim duchu zamknięty na trzy spusty. Nie wydobyłeś, klucza nie znalazłeś do tego. Bo tam masz go, w tym składziku takim świętym, bo tam wszystko w tym składziku jest, wiesz o co chodzi. Tam jest cały skład. Tylko kluczyka nie znalazłeś jeszcze, musisz znaleźć. Bo prawdziwa wiara eliminuje napięcie. Rozumiecie? Dlatego jak była burza, to Jezus spał. Oni wszyscy mieli rozwolnienie, że potonął, a On spał. I oni go budzą, On naprawdę twardo spał. Tak twardo spał, że musieli go ostro budzić. Budzą go, Jezus wstaje i mówi, o co chodzi? Panie, tuniemy! To wiesz, rozwolnienie na całym statku w ogóle. Panie, tuniemy! Wszyscy właśnie. Ile z wami będę? No jeszcze wiary nie macie, no. W ogóle wy rozumiecie, o co chodzi? On miał wiarę i tam spał. Spał. Zamierzał przespać sztorm. Dym. On miał wywalone na sztorm. A u nas się pojawia sztorm i natychmiast jest zgromienie diabła. Paniki nie. Rozumiecie? 13 rzecz. Wiara wymaga cierpliwości. Wiara i cierpliwość są siostry. Wierzysz i czekasz na luzie, w spokoju, prowadząc normalne, zwykłe życie. Ciesząc się codziennością, łapiąc wiatr w żagle, ciesząc się, że jest wiosna. Kwiatki, że widzisz. Rozumiesz, o co chodzi? Co mnie kwiatki? Ty wiesz, jaka mam w ogóle awanturę w małżeństwie? Co mnie kwiatki? Ty mnie kwiatki? Człowieku, tu mi się wszystko rozpada. No właśnie, ratuje ci tyłek. No kwiatki. No kwiatki. No kukwu panda jeden, człowieku. No. Przyjdzie, nie przyjdzie, spadnie, nie spadnie. Za bardzo się martwisz, mówi. Za bardzo się martwisz. Mówi, w ogóle nie spinaj się. Wiecie, dlaczego wam to mówię? Ponieważ jeżeli wiara nie będzie zachodziła w naszym życiu, to będziemy mieli kłopoty. Wiara wymaga cierpliwości. 14 rzecz. Wiara wymaga wytrwałości, ponieważ właśnie diabeł będzie chciał nam odebrać wiarę. Będzie chciał nas niepokoić. Będzie chciał nas wybić z nurtu wiary. Będzie nam szeptał na ucho, to tak nie jest, tam jeszcze musisz dużo włożyć w to wszystko. Ty się módl! Co ty się nie modlisz w tej sprawie? Módl się! I on się leci modlić. I na kolanach się boi. Modli się w innych językach, się boi. Jakby ktoś go zbadał wtedy, rozumiesz, robił mu elektroencefalogram mózgu. Powinni robić podczas modlitwy też. Ja w ogóle uważam, że powinno być tam, bo tam różne rzeczy kazał robić, róż tym, róż tamtym. Powinni też powiedzieć, proszę się pomodlić w innych językach pod tym aparatem. Na bieżąco. Się okazało, co się dzieje. Jakie stany lękowe się uwalniają. Diabeł będzie chciał nam to zabrać, więc musimy być wytrwali. Wytrwałość to jest trwanie na swoim stanowisku. I jestem na jakimś stanowisku, trwam. Rozumiesz? Jest taki fajny film, Rambo 4. Sylwester Stallone płynie statkiem z grupą najemników. I tam oni są strasznie zdenerwowani, szczególnie ten ich przywódca jest strasznie zdenerwowany. Krzyczy, szumi, pluje, bluzga w ogóle, nie? A Sylwek trzyma ster. On tak się patrzy na niego, a ty co? Akurat ten Drago zamiar, tak spojrzał i dalej patrzył przez tworza. Czy nie mówię nic?
mistrz. No, nawet mu nie powiedział słowem, nie zareagował nawet jednym gestem na jego agresję w ogóle, wiecie, tam chodził we wszystkie zgięcia. Wytrwałość jest to trwanie na swoim stanowisku. Wierzę, jestem w tym, nie ruszam się z tego, dziękuję bardzo. Nie rozmawiam o tym, jak ktoś chce mnie z tego wybić, nie rozmawiam, nie robię żadnych ruchów zbędnych. Przychodzi diabeł, wie fon, wiem, w co uwierzyłem. 15 rzecz. Wiara musi istnieć na poziomie myśli. Czyli nie wierzymy tylko na takiej zasadzie, że powiedziałem, że wierzę, tylko właśnie w głowie musimy mieć wiarę. Bo my w głowie mamy kąko wielokrotnie. Mówimy wierzymy, a w głowie krążą miliony myśli. Trzeba się za to wziąć. Wiecie doskonale, wielu z was wie, część się przyznaje do tego, część nie, czym są myśli obsesyjne. Czyli te kurcze ruchy w tych myślach, te kółka, które tam latają, te roje pszczół. Wiecie, o czym mówię. Chcesz się uspokoić, chcesz się wyluzować, kurczę, rozumiem, o co chodzi, tu a co będzie, a co będzie, a co się stanie, a to w co wierzysz się stanie. Wielu ludzi, jakby zabrał obsesję, to mieli pustkę, głęboką pustkę. Chrześcijan, jakby obsesję zabrał. Rozumiesz? Jakby im wyjął cały system obsesji. Gdyby tak można było zrobić, włożyć rękę, wyjąć obsesję z głowy, to by katatonia by była dla wielu. Rozumiecie? Totalny bezruch. O czym mam myśleć? Nie mogę się martwić. Rozumiecie? No głowa nie jest po to, żeby w niej takie myśli biegały. To nie po to jest głowa nasza. Ona ma też swoją wyporność. Rozumiecie? I też, jeżeli jest źle używana, to niszczy je. I przychodzi do ludzi ostry obłęd. Obłęd. A więc na poziomie myśli wierzymy. Myślimy w wierze. Jeżeli o coś wierzę, to teraz ja mam myśleć w wierze. Jak przychodzą myśli niewiary, kromię i myślę w wierze. Myślę w wierze. Rozumiesz? Jak mebluję sobie mieszkanie i wierzę sobie o jakieś tam meble, i ja mam wyrysowane w głowie te meble, rozumiesz, o co chodzi? To ja już mam siedzieć w tym fotelu, leżeć na tym łóżku, wiesz, o czym ja mówię. I to ma być w głowie. W głowie. Jeżeli wierzę o firmę, założyłem firmę, to ja teraz w głowie mojej układam rzeczy z tą firmą. Ja już widzę, jak ta firma jest bogata, ja już widzę, jak w ogóle z tej firmy płyną pieniądze, ja już widzę, jak ona się rozwija, już widzę kierowników, tam twarzy nie widzę, ale tak już wiem, że są. Już to widzę wszystko, już na poziomie myśli to się wszystko dzieje, to ułożone tam w środku. Już te miasteczko zbudowane. Szesnasta rzecz. Wiara nie ma nic wspólnego z emocjami. Nic! Podkreślę to grubą kreską. Nic! Ludzie myślą, że troszkę. Nic nie ma wspólnego z emocjami. Emocje to emocje, wiara to wiara. Jakie by nie były emocje, czy dobre, czy złe, to nie jest ważne. To nie ma nic wspólnego z wiarą. Wiara jest duchowa. Rozumiecie? Duchowa, a emocje są natury psychicznej, czyli duszewnej. Dusza to psychika. A wiara to duchowy produkt, inny produkt. Wiara nie ma emocji, a emocje nie mają wiary. Niestety. Siedemnasta rzecz. Wiara wymaga odpowiedniego środowiska, więc odcinaj się od ludzi niewiary, z którymi przebywasz i zamykaj się na źródła niewiary. Odcinaj się od ludzi niewiary! Ludzie niewiary będą cię ciągnąć w dół jak betonowe bloki przy nogach.
Mogą być mili, sympatyczni, rozumiesz, o co chodzi? Ale im dłużej z nimi będziesz, tym bardziej będziesz pokrążony w bagnie. I to mogą być twoi bracia w Chrystusie, siostry, to nieważne. Jezus tutaj wszedł wkrzesić dziewczynkę, pierwsza rzecz, co zrobił, to wypędził wszystkich z domu. Wygnał ich. Oni tam płakali. Co oni robili? Oni wierzyli w jej śmierć. I co robili? No płakali po prostu. O, umarła, umarła. Oni wierzyli w jej śmierć. A on przyszedł i wierzył w jej życie. I, ale on był jeden. A ich było kilkanaście osób. A on był człowiekiem, pamiętajmy. A więc ta struktura energetyczna, która była tam uwalniana, uniemożliwiała twojemu i mojemu Mesjaszowi wskrzeszenie dziecka. Gdyby oni stamtąd nie wyszli, to Jezus by jej nie wskrzesił, bo by nie dał rady jej wskrzesić. Rozumiecie? To było zamknięte środowisko. Z Łazarzem było inaczej. Było zupełnie inaczej. Tam Jezus miał wsparcie przede wszystkim. Rozumiecie? Dwa, to było otwarte środowisko. Trzy, to nie były osoby, osoby bezpośrednio związane z Łazarzem, były po Jezusa stronie. A tam była cała rodzina, która była przeciwko życiu. Płakali po śmierci. To jest mój won. Wynocha wszystkich. Wynocha. Odcina się od ludzi niewiary. To nie znaczy, że masz po prostu iść do kogoś i powiedzieć, nie chcę cię znać, bo ty nie wierzysz. Nie. To nie o to chodzi. Bierz mądrość od Boga. Po angielsku często. Jak wąż. Rozumiesz? Jednym ze zleceń Boga jest to, aby być jak wąż. On powiedział, bądź jak wąż. Kiedyś pomyślałem, mówię, o co Boże chodzi z tym wężem dokładnie. I właśnie to zobaczyłem w duchu. Tak, mówię, Artur, lawiruj. Jak wąż! Musisz przemknąć. Niepostrzeżenie. Wypić się z miejsca toksycznego. Wypij się, przepęsnij. Rozumiesz, o co chodzi? Wyjdź tam, gdzie już nie będzie toksycznego środowiska. Wypełznij, Artur. Jak wąż! Źródła niewiary też. Nie tylko ludzie, ale źródła. Drastyczne wiadomości człowieku. Przecież wystarczy obejrzeć 3 razy dziennie wiadomości i twoja wiara umrze. Koniec, powierzę. 3 razy wiadomości dziennie. Można w ogóle dawać ludziom informacje, jak się pozbyć wiary. Obejrzyj raz TVN, raz Jedynkę, raz Polsat i po robocie. Rozumiesz? Popraw słowem na niedzielę. Wiecie, o czym mówię? Musisz się pozbywać źródeł niewiary. Tego, co ci wchodzi do uszu, co ci wchodzi do oczu. Rozumiesz? Ja o tym nieraz mówiłem. Wchodzisz do samochodu, machinalnie ludzie będą radio włączył. Po coś włączył radio? Wyłącz radio. A lubię, jak coś brzęczy. No brzęczy lubisz coś? Jak coś brzęczy. Jak ktoś brzęczy, lubisz? No nie mów, to mi to powiedziałeś, lubisz, jak ktoś ci brzęczy. Co ty jesteś, nienormalny? To sobie mrucz! Ale nie włączaj radia! Rozumiesz? Po to masz głos, żeby sobie pośpiewać w tym samochodzie. Pouwielbiaj Boga, nie wiem, co zrób. Rozumiesz, o czym mówię? Ale nie ładuj się niewiarą. Rzeczy. Osiemnasta rzecz. Naucz się mówić tylko wiarę. Twój język ma mówić wiarę. Naucz się mówić wiarę. Mówimy w wierze. W wierze. Ja jeszcze raz te rzeczy podkreślam. Jest różnica między szczerością a prawdą. Mówimy w wierze. Rozumiesz? Kiedy szczerość potrzebna, na jakimś odcinku to szczerość.
Natomiast chrześcijaństwo nie opiera się na szczerości. Chrześcijaństwo opiera się na prawdzie. No na jakiej się opiera chrześcijaństwo szczerości? Jak ja zamordowałem chłopa, przynajmniej o jednym wiem, nie wiem, ile jeszcze narobiłem złego w ogóle wśród ludzi, tak? I ja dzisiaj staję i mówię, że jestem czysty jak łza, niewinny, sprawiedliwy. Przecież jak ktoś tego słucha z boku, tak, to się, to mówi, to go w uszy kuje. Rozumiesz? To go w uszy kuje. To ja, czy ja mówię szczerze? To nie jest szczerość. No to nie szczerość jest. Powiem więcej, kiedyś taka osoba do mnie mówi, pan się tak mądrze, pan człowieka zabił. A ja mówię, to niech ja mnie pani z kimś pomyliła. A on mówi, słucham? A ja mówię, to nie ja zabiłem tego człowieka. Powiem więcej. Byłem przed moim nowym narodzeniem oskarżony o napad na kantor z bronią w ręku. Sprawę miałem po moim nowym narodzeniu. I ja w ogóle przygotowałem dla sądu odczyt normalny. Rozumiecie? Zrezygnowałem z adwokata, ze wszystkiego. Powiedziałem, że się sam będę bronił. I ja mówię, wysoki sądzie, prawdą jest to, tak to mniej więcej brzmiało, że człowiek, który w tamtym okresie został oskarżony o ten napad, to nie byłem ja. Ja dałem taki odczyt przed sądem okręgowym w Warszawie. I oni to wysłuchali, zanotowali, potem mnie uniewinnili. Naprawdę. Ja powiedziałem o swoim nowym narodzeniu, ja powiedziałem, że umarłem, że tamten człowiek, ja cały ten mój elaborat to był w takiej postaci, że to był tamten człowiek. Tamten człowiek, wysoki sądzie, rzeczywiście robił różne rzeczy niedobre, ale nie ja. Nikt mi nie przerwał, nikt nie uznał mnie za wariata. Oni po prostu to zanotowali, a potem mnie uniewinnili. A prokurator żąda 15 lat pozbawienia wolności. Rozumiecie? Ale to nie ja. I co ja mówiłem? Prawdę! Ale byłem jak jednocześnie nieszczery. Okej? Okay? To jest bardzo ważne. Tak jak chrześcijaństwo nie opiera się na moralności, tak się też nie opiera na szczerości. Taka jest prawda o nas, przyjaciele. My jak banici, wyjęci spod prawa. 19. przedostatnia rzecz. Wiara nie toleruje kompromisów. Wiara nie toleruje w ogóle kompromisów. Gdzie zachodzi kompromis, wiara natychmiast umiera, wycieka. Rozumiecie? Albo wierzę, albo nie. Nie ma półśrodka. Trochę wierzę. Wiesz, trochę jestem wierzący. Nie można być trochę w ciąży. Rozumiesz, o co chodzi? Nie można. Jest się wierzącym albo niewierzącym. Jeżeli się wierzy, to się nie wchodzi w kompromis. Na jakim poziomie? Na żadnym. Słów, myśli. Rozumiesz? Nie wchodzisz na żaden kompromis. Wierzę. I koniec. Trwam w tej wierze. I ostatnia rzecz. Szukaj wzorów wiary i bierz z nich przykład. Szukaj wzorów wiary. W ogóle wśród usługujących, ty nie szukaj innych rzeczy, tylko szukaj wzorów wiary. Jak ja się przyglądam ludziom sługującym, jak oni nie prezentują wiary należycie, ja w ogóle przestaję ich słuchać i jakby nie dotykam tego, mnie to nie interesuje. On nie wierzy. No więc jak on nie wierzy, on podważa prawdy, wiary, to ja go odrzucam. Mnie interesują ludzie wiary. Rozumiecie? Interesują mnie ludzie wiary. Mam takiego znajomego, kiedyś go poznacie pewnie, jeszcze tutaj u nas nie był. To prosty człowiek. Jest w takim kościele religijnym,
ale jest naszym wstawiennikiem. Bardzo ciężko pracuje, jest prostym człowiekiem, ma podstawówkę tylko. To ewangelista. Nie uliczny, tylko głoszący twarzą twarz. Przyprowadził masę ludzi do tego kościoła. Nie wiem, czy nie większość. Bardzo prosty człowiek. Człowiek, który cały czas nas słucha, uczy się. Raz na parę miesięcy zwalniam się z nim. Zawsze mnie... Mówi do mnie parę słów i mnie rozwala ten człowiek. Po prostu mnie rozwala, co on mówi. Wchodzi na meliny. Meliny takie, że dramat. Siada im głosi. Głosi im do tej pory, aż się nawrócą. Jeśli nie nawrócą się jednego dnia, jest tam drugiego dnia. Wraca po pracy do domu, je i idzie na tą samą melinę. I choćby miał tam chodzić o rok, to przyprowadzi tych ludzi z meliny nie tylko do Jezusa, ale też do kościoła. Taki człowiek. Rozumiecie? Wierzy o coś. Tytan wiary. Wierzy o jakąś rzecz. Idzie i to robi. Dzień, drugi, trzeci, tydzień, miesiąc. Rozumiecie? Poprosiłem go, żeby przyjechał. Mówi, przyjadę do was na jesieni. Mówi, bo wtedy nie będę, nie pracuję tak, to pracuję, bo wiele godzin. Drogi buduję. I codziennie po pracy głosi Ewangelię na melinach. Wierzę o tych ludzi. Wierzę o tych ludzi. Kiedy słucham takich rzeczy, to mój obraz Boga bardzo się poszerza. Rozumiecie? Zmienia się. Widzę te wszystkie rzeczy, o których uczę w takiej pigułce w życiu jakiegoś człowieka. To dla mnie wzór wiary. Jeden z takich wzorów wiary. Ja go słucham. Słucham. Jego świadectwa mnie budują. Bo to świadectwa wiary. A rozumiecie? Świadectwa wiary. Dzieją się cuda w wyniku jego wiary. Reasumując. Wierz w Boga, który stworzył ludzi, a nie w Boga, którego ludzie stworzyli. A Bóg, który stworzył ludzi, to Bóg wiary. Natomiast Bóg, którego stworzyli ludzie, to Bóg niewiary. To jakiś Bóg. Ludzie nie wybierają tego Boga. Einstein był bardzo uczciwy i powiedział tak, zapytany, czy wierzy w Boga. Powiedział tak. Tak naprawdę to nie jestem wierzący. Ale na pewno jestem bardzo religijny. Rozumiecie? Ten był szczery. Chociaż w wielu przypadkach powoływał się w swoich odkryciach i mówił, że to musi być Bóg i tak dalej. Ale kiedy szczerze go zapytał, powiedział, nie, no ja nie jestem wierzący, ale na pewno jestem religijny. Rozumiecie? Wielu ludzi nie jest wierzących, tylko są religijni. Nawet ludzi odrodzonych z Bożego Ducha. Dlaczego? Bo wybierają Boga, którego stworzyli ludzie, czyli Boga niewiary. Jakiegoś Boga. Różnie go tam sobie nazywają. Jedni go nazywają Bogiem mocy, drudzy Bogiem miłości. Jakoś to sobie go tam nazywają. Tylko to nie jest ten Bóg, co stworzył ludzkość. Bo Bóg, który stworzył ludzkość, to Bóg wiary.
Bóg wiary. Przez wiarę światy powstały. List do Hebrajczyków. Przez co powstały światy? Przez wiarę. Tam nie jest napisane, przez Bożą moc światy powstały. Amen? Przez wiarę światy powstały. Czyli co zrobił Bóg? Uwolnił swoją wiarę. Czyli pewność. Następnie wypowiedział słowo i powstały te rzeczy. Czysta wiara. Za którą szła moc. Ale ona szła pierwsza. Wiara szła zawsze pierwsza. Łącznie z Bożą osobą. Dlatego Jezus mówi, miejcie wiarę Bożą. Gdzie przetłumaczono u nas w tych naszych tłumaczeniach popularnych, miejcie wiarę w Boga. A tam jest napisane, miejcie wiarę Bożą, czyli taką wiarę, jaką miał Bóg, jaką Bóg ma. Bóg Stwórca to Bóg, który porozumiewa się z ludźmi za pomocą ich wiary w Jego słowa. To jest nasz Bóg. W tego Boga wierzysz, temu Bogu się oddałeś, ten Bóg cię zrodził. Według zasad Boga wiary musisz żyć. A więc musisz żyć z wiary. Tylko takiego masz Boga. Nie posiadasz innego Boga. Wszystko inne jest fikcją, wyobraźnią, religią, humanizmem. Rozumiesz? Najczęściej wyobraźnią. Bo ludzka wyobraźnia, stworzona zresztą przez Boga, ma niesamowite pole działania. Tam wszystko można sobie zrobić, jak wiecie. Można też tam sobie wymyślić Boga. Rozważać tego Boga, przeżywać Go. Rozumiecie? Dla jednych będzie miał kształt disco polo, dla innych muzyki poważnej. Rozumiecie? Dla jednych będzie srogim ojcem, dla innych będzie łagodnym tatusiem. Nieważne. Wszystko w tej wyobraźni można sobie stworzyć. Ale jest to Bóg wiary. Bóg wiary. Chciałbym, żebyśmy ten cykl wzięli bardzo poważnie do siebie. Chciałbym, żebyśmy umieli go używać w swoim życiu. Studiujcie to. Żyjcie tym. Rozmyślajcie o tym. Wszystko w waszym życiu sprowadzajcie do miejsca, w którym będziecie o to wierzyć. Kiedy wszystko, to co naturalne, przestaje mieć prawo bytu, przestaje funkcjonować, rozumiecie? Zaczyna się ruch wiary. Ruch wiary. Będę o to wierzył. Ruszę to moją wiarą. Osiągnę to przez wiarę. Wytworzę to moją wiarą. Następnie wypowiem to za pomocą słów mojej wiary. Zaistnieje to w realu, dlatego że w to uwierzyłem. Jestem człowiekiem, który z wiary żyje. Nie pozwólcie, żeby was niewiara zmiotła. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się, aby to dzisiejsze poselstwo, jak i też cały cykl, przenikały nas do głębi naszych serc. Duchu Święty, ja chcę, aby zarówno nasz Kościół, jak i cały nasz zespół, to była grupa ludzi, która żyje w realnej wierze i z tej wiary korzysta 24 godziny na dobę. Duchu Święty, my deklarujemy nasze życie jako życie wiary. Ogłaszamy, że nigdy się z tego nie wycofamy. Ogłaszamy, że będziemy to pielęgnować i rozwijać. Ogłaszamy, że za pomocą tej wiary osiągniemy wszelki sukces, który dla nas stworzyłeś przed założeniem świata. Oddamy Ci chwałę, Ty Ojcze. Że jako królowie na tej ziemi będziemy wierzyć i sięgać po wszystko, co dla nas masz. Dziękujemy Ci, Jezus. Amen. Amen.